14 września, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. Z zazdrości podpalił samochód. Dowiedział się, że jego była dziewczyna jedzie na imprezę. Spot przeciw przemocy w rodzinie. Mogą szukać pomocy, że ta pomoc zostanie im udzielona. Płomienne uczucie albo chorobliwa zazdrość. Nie wiadomo, co dokładnie kierowało młodym mężczyzną, który za wszelką cenę chciał popsuć zabawę swojej byłej dziewczynie. Kiedy okazało się, że nie może jej towarzyszyć w podróży, postanowił się zemścić i podpalić jej auto. Traf chciał, że przy okazji omal puścił z dymem również inny samochód. Około godziny 1:30 dyżurny komisariatu policji w Chojnowie otrzymał informację o pożarze dwóch samochodów zaparkowanych w pobliżu miejscowego dworca kolejowego. Chwilę później na miejscu pojawił się patrol mundurowych. Na miejscu udali się policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, przesłuchali kilku świadków oraz poszkodowane osoby. No i jak się okazało, do całego zajścia doszło wtedy, kiedy 27-letni mieszkaniec gminy Chojnów dowiedział się, że jego była dziewczyna jedzie na imprezę z koleżanką, no i nie chcą go zabrać ze sobą. Kiedy mężczyzna usłyszał wyraźny sprzeciw, stał się bardzo impulsywny. Krzycząc, zaczął grozić śmiercią koleżance swej byłej dziewczyny, a następnie zaczął ją obrażać wulgarnymi słowami. Kobiety pomimo awantury zaparkowały pojazd niedaleko dworca i postanowiły udać się na imprezę pociągiem. Jednakże ta impreza została przerwana informacją o podpalonym pojeździe. Ofiara podpalacza nie miała wątpliwości, kto może być sprawcą pożaru, i podała policji nazwisko 27-letniego szantażysty. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, a swoje postępowanie tłumaczył tym, że zezłościł się na swoją byłą dziewczynę, no i postanowił spalić jej samochód. Okazało się, że spłonął nie tylko Volkswagen Polo należący do byłej sympatii mężczyzny. Ogniem zajął się także zaparkowany po sąsiedzku Opel Astra. Straty oszacowano na co najmniej 2000 zł. Podpalacz już usłyszał zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz gróźb karalnych, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jak dorosnę, będę jak mój tato. Takimi słowami kończy się szokujący spot dotyczący przemocy psychicznej w rodzinie. Pomimo, że brak w nim jawnej brutalności, klip jest niezwykle poruszający. Spot nakręcili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Od początku roku w powiecie lubińskim założono już 340 niebieskich kart. Liczba rodzin dotkniętych przemocą psychiczną z roku na rok rośnie. Spot przygotowany przez lubińskich policjantów ma trafić nie tylko do ofiar, ale też sprawców przemocy. W zamyśle spot miał być kontrowersyjny. Bo oni często nie są świadomi tego, że coś takiego robią i że może nie na taką skalę bardzo dużą, że to jest aż takie bardzo mocne gnębienie, ale ileś osób, które oglądały ten film, przyszło do mnie później z stwierdzeniem, że to może rzeczywiście tak trochę jest. Policjanci mają nadzieję, że kampania edukacyjna sprawi, że ofiary nie będą się bały przeciwstawić swoim oprawcom. Myślę, że część z nas myli troszeczkę przemoc w rodzinie tym, że są to patologiczne rodziny. Tam, gdzie jest alkohol, są narkotyki, jest bieda. Niestety bardzo dużo niebieskich kart mamy, gdzie naprawdę ludzie są na bardzo wysokich stanowiskach. Mają pracę, mają praktycznie wszystko, tak? A tej przemocy albo tą przemoc stosują, albo są ofiarami przemocy. Jak podkreślają funkcjonariusze, przemoc psychiczna jest przemocą cichą. W tym przypadku zareagować i poprosić o pomoc może tylko ofiara. Chcemy uświadomić ludziom, że mogą szukać pomocy, że ta pomoc zostanie im udzielona, że są instytucje, które zapraszają do siebie, aby tym ludziom pomóc. Według statystyk częściej sprawcami przemocy są mężczyźni. Statystyki pokazują też, że liczba niebieskich kart prowadzonych w lubińskich rodzinach z roku na rok rośnie. To jest pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, w zależności też od potrzeb.
W ośrodku pomocy społecznej mamy prawnika, mamy psychologów, mamy terapeutów. Spot będzie dostępny na stronie lubińskiej policji oraz w internecie. O współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym rozmawiali w Głogowie specjaliści tej branży. W mieście rozpoczęła się dwudniowa konferencja asystentów rodzin. W ramach programu przewidziano wykłady, zajęcia warsztatowe oraz panel dyskusyjny. Kolejny raz spotkali się asystenci rodziny z całego kraju, aby debatować, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę i umiejętności w pracy z potrzebującymi rodzinami. To 6. ogólnopolski zlot asystentów rodziny. On po raz pierwszy odbywa się w ogóle na Dolnym Śląsku. Wszystkie 5 inne były w innych rejonach naszego kraju, gdzie też nasi asystenci zawsze uczestniczą w nich. Traktujemy to, że dzisiaj to jest u nas, ta dwudniowy zlot, jako ogromne wyróżnienie, ponieważ swoją pracą, zaangażowaniem nasi asystenci zasłużyli na ten zaszczyt, że to jest właśnie tutaj u nas. Tematem tegorocznego zlotu jest współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym. Istnieją przypadki, kiedy to sama potrzebująca rodzina wnioskuje o przydzielenie asystenta rodziny, jednak z reguły robią to pracownicy socjalni, dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy tymi dwiema instytucjami. Jest około 50 rodzin objętych taką pomocą. I najczęściej to jest tak, że niektórzy mają kilka tygodni, niektórzy kilka miesięcy, a z niektórymi niestety trzeba pracować dłużej, w zależności od rodzaju pracy, którą trzeba włożyć. Profesja asystenta rodziny nie należy do zawodów łatwych. Jest to praca z drugim człowiekiem, który znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy ich w stawianiu zasad, przekraczaniu własnych granic. Wchodzimy też w rodziny, które są alkoholowe, przemocowe, wielodzietne. Asystent rodziny pomaga w znalezieniu pracy, podpowiada, jak zdobyć wyższe kwalifikacje, wypełnić wniosek, do kogo zwrócić się o pomoc prawną, ale często to także drobne, codzienne sprawy. Mycie talerzy, sprzątanie domu, jak powinien wyglądać pokój dziecka, gdzie powinno dziecko mieć swoje miejsce w domu. Uczestników zlotu czekają 2 dni intensywnej pracy, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych. W trakcie konferencji będą mieli także okazję spotkać się z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zapytać u źródła o nurtujące ich kwestie. Oglądają Państwo czwartkowe wydarzenia, a w nich zobaczymy jeszcze? Zostawił telewizor przed klatką. W poniedziałek czy tam w czwartek zbierają sprzęt. Między stypą a weselem. Wino, kobiety, piwo, mężczyźni, seks. Zepsuty telewizor przed wejściem do klatki. Niesprawny sprzęt zostawił któryś z lokatorów ulicy Sokolej 51 w Lubinie. Pojawiła się też kartka z napisem mająca przypomnieć niesfornemu właścicielowi telewizora o tym, gdzie i kiedy można oddać niesprawny sprzęt AGD. Tak jak telewizor pojawił się nagle i niespodziewanie przed klatką schodową przy Sokolej 51, tak szybko pojawiła się również kartka z informacją, gdzie i kiedy taki sprzęt można bezpłatnie oddać. Drogi właścicielu telewizora, ten telewizor jest zbyt stary i zbyt słaby, by o własnych siłach trafić na elektrośmieci. Kilka godzin później kartka zniknęła. Przepisy zabraniają wyrzucania elektrośmieci razem z innymi odpadami do śmietnika ani pozostawiania przy klatce czy kontenerze na śmieci. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5000 zł. Czy wie Pani, gdzie powinno wyrzucać się sprzęt AGD? Tak, oczywiście. Są organizowane chyba, nie wiem, raz na do 2-3 razy do roku jakieś akcje, prawda? I jest wtedy ogłoszone, że w tym miejscu należy wyrzucać te śmieci. U nas w Realu zatrzymuje się samochód, zawsze jest. To znaczy jest co soboty pierwszą sobotę miesiąca. No Jana Pawła II. Leśnictwo jeszcze zbiera też. Są wywieszki na mieszkaniach. Ogłoszenie w bloku jest i w danym dniu, załóżmy poniedziałek czy tam w czwartek, zbierają sprzęt. Elektrośmieci w Lubinie można oddawać bezpłatnie i w dowolnej ilości. Od kilku lat w każdą pierwszą sobotę miesiąca mieszkańcy mogą przyjechać z elektrozłomem na parking marketu Auchan. Komisariat Policji w Ścinawie zyska nowy wygląd. Wymieniona zostanie m.in. elewacja budynku. Pojawi się nowe, podświetlone logo Policji oraz zmodernizowany zostanie teren wokół budynku. Koszt inwestycji to prawie 400 000 zł.
Prace remontowe Ścinawskiego Komisariatu związane są z rewitalizacją rynku. Chcieliśmy skomponować ten cały projekt z tym, co będzie się działo w sprawie rewitalizacji całej płyty rynku. Przedsięwzięcie jest jakby spójne z naszą koncepcją uzgodnioną z konserwatorem zabytków. Przypomnijmy, spod ratusza zniknie parking. Zostanie on przeniesiony właśnie w okolice ulicy 1 Maja. Choć prace remontowe komisariatu związane są przede wszystkim z wyglądem zewnętrznym, drobne prace remontowe wykonane będą również wewnątrz budynku. Oczywiście elewacja obiektu, rozbiórka budynku gospodarczego z tyłu, także nowe podświetlone logo policji na elewacji. Do tej pory komisariat policji w Ścinawie odstraszał wyglądem. Modernizacja budynku ma to zmienić. Poprawi to wizerunek komisariatu. Osoby, które będą przychodzić do nas, zarówno interesanci, osoby poszkodowane, poprawi to w jakiś sposób ich komfort, obsługi. Będzie łatwiej, będzie milej spojrzeć na to, co się, na cały ten budynek. Będzie to przyjemniejsze niż taki odrapany, jak był do tej pory. Modernizacja budynku ma się zakończyć w kwietniu 2018 roku. Prace trwają od poniedziałku i jak do tej pory nie odczuliśmy jakichś ujemnych skutków jakby tych prac, ponieważ wszystko jest, pracuje nam się dobrze, nie przeszkadza to nam w żaden sposób. Koszt inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Gmina Ścinawa razem z powiatem lubińskim przekazały 150 tysięcy złotych na ten cel. Pozostałe koszty w wysokości 250 tysięcy złotych pokryje natomiast Komenda Wojewódzka Policji. Spektakl pod tytułem Lekcja tańca w zakładzie weselno-pogrzebowym pana Bamby to dokładnie 250. premiera w historii teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Scena, która w listopadzie obchodzić będzie 40. jubileusz swego istnienia, zainauguruje nowy sezon artystyczny muzyczny przedstawieniem na podstawie kompilacji tekstów dwóch czeskich pisarzy Bogumiła Hrabala i Jarosława Haśka. Widowisko reżyseruje znany już legnickiej publiczności twórca Łukasz Czuj. 5 lat temu na deskach Modrzejewskiej stworzył niezapomnianą komedię obozową Roya Kifta. Bardzo nam zależało na tym, żeby taki czeski spektakl powstał i żeby on był spektaklem mającym mocne elementy muzyczne. Łukasz się specjalizuje w tego typu przedstawieniach, to jest jakby jego charakter pisma i też o tym to jest jakby ważne. W spektaklu występuje 10 aktorów, z czego większość jest doskonale znana legnickiej widowni. Pozostali artyści to członkowie zespołu Teatru Miejskiego w Gliwicach, bowiem przedstawienie powstaje w koprodukcji ze Śląską Sceną, której od niedawna dyrektorem artystycznym jest właśnie Łukasz Czuj. Zakład weselno-pogrzebowy, w tym tytule kryje się jakby istota całej historii, czyli ta gra pomiędzy czymś, co jest weselem, czymś, co jest pochwałą życia, takim smakowaniem życia, często nawet bardzo orgiastycznym, takim gdzieś podążającym w stronę erosa, a jednocześnie mamy z drugiej strony coś, co jest to przeczucie śmierci, ta metafizyka, która się na to nakłada, czyli ten zakład pogrzebowy, czyli Thanatos. I ta taka zmaganie się pomiędzy erosem a Thanatosem, którym tutaj wszyscy ci bohaterowie się zanurzają, jest jakby elementem kluczowym dla tej opowieści. Historia ma klimat surrealistyczno-psychodeliczny, w którym widz podąża w głąb głowy tytułowego pana Bamby. W męską postać, zresztą pełną namiętności, wciela się kobieta. A co można powiedzieć o tym bohaterze? On ma wszystkie obsesje razem wzięte. Jest pełen obsesji. To jest, jakie to są namiętności? Wino, kobiety, piwo? Wino, kobiety, piwo, mężczyźni, seks i pieniądze. Opowieść okraszona jest kilkunastoma piosenkami. Muzykę do słów Michała Chludzińskiego skomponował Łukasz Matuszyk, który także występuje na scenie, m.in. w roli pianisty i akordeonisty. Artysta nie ukrywa zadowolenia z efektu wspólnej pracy. W Legnicy zawsze mogę zaszaleć, bo mam zawsze sporo możliwości i takich wokalno-aktorskich, bo mam tutaj dużo utalentowanych aktorów śpiewających. Muzycznie mogłem także, jeżeli chodzi o jakiś skład instrumentalny, też miałem wolną rękę. Mamy też trochę muzyki z OFU, czyli też nagrywaliśmy kilka rzeczy. No fajnie, no ja się cieszę zawsze na współpracę, zwłaszcza spektakl okołomuzyczny w teatrze dramatycznym, więc pełna radość. Przedstawienie będzie miało dwie premiery. Legnicka już w najbliższą sobotę, natomiast śląska inauguracja zaplanowana jest dopiero na 13 października. Kiermasz książki przeczytanej to okazja do zakupu za symboliczne 2 czy 5 złotych ciekawych książek. Dzisiaj na znalezienie takich perełek mieli szansę mieszkańcy Głogowa, którzy przyszli do biblioteki lokalnej osiedla Głogowskiego przy ulicy Perseusza.
ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi, mówił Jan Kasprowicz. Tego zapału na pewno nie brakuje głogowianom, którzy przyszli na dzisiejszy kiermasz książek przeczytanych. Kiermasze weszły, może można powiedzieć, już w tradycję naszej biblioteki, ale jeśli chodzi o blok, czyli Bibliotekę Lokalną Osiedla Głogowskiego na Perseusza, taki kiermasz przeprowadzamy po raz drugi. Pierwszy raz odbył się na wiosnę, a w tej chwili mamy jesienny kiermasz książki przeczytanej i mam nadzieję, że będzie się cieszył popularnością wśród czytelników, co widać już dzisiaj, i będziemy to kontynuować. Kiermasz jest odpowiedzią na potrzeby czytelników biblioteki, którzy chcieli w dobre ręce oddać swoje książki. Na kiermaszu proponujemy książki, które przyszły do nas od czytelników. Są to książki przeczytane, ale w bardzo dobrym stanie i my je właściwie przekazujemy po bardzo niskiej cenie, symbolicznej, złotówka, 2 złote, 5 złotych. Wydarzenie przyciągnęło czytelników w różnym wieku i o różnych upodobaniach, jeśli chodzi o rodzaje książek. Co ważne, każdy z nich mógł znaleźć coś dla siebie. Można wymienić sobie książki, nie, coś nowego zobaczyć i jakieś zainteresowania swoje, nie, i coś znaleźć można tutaj. Inicjatywa świetna, bo można kupić fajne książki w dobrej cenie. Nawet dla dzieci też różne propozycje są, także myślę, że bardzo ciekawa. Pomysł kiermaszu książek przeczytanych spodobał się głogowianom, dlatego przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej zapowiadają już kolejną edycję, zimową. To były czwartkowe wydarzenia Telewizji Regionalnej. Ja Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.